Szczęść Boże. Prosimy o krótkie przedstawienie się. Jesteśmy strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmierzycach. Reprezentujemy ten straż jako prezes tej jednostki Włodek Jabłoński i ja jako wiceprezes Adam Zakowski. Słuchajcie, słyszałem, że przyjmujecie pielgrzymki. Dużo tych pielgrzymek przyjmujecie? Ile w ciągu roku? W ciągu roku jest to około 4. Albo 5 pielgrzymek. Głównie łomżyńską, która nocuje w Wyśmierzycach i tu w naszej jednostce. Tu jest po prostu taka baza i punkt apteczny, medyczny, który po prostu zawsze jest oblegany naszą strażnicą. Rozumiem. Słyszałem, że miasto Wyśmierzyca to jest największe miasto w Polsce. To ile liczy mieszkańców, panie Wojewodzie? Największe, bo liczy 950 mieszkańców. Zameldowany Prawa Miejskie otrzymało w 1338 roku, jest historycznie, rzecz ujmując, jednym z najstarszych miast na południowym Mazowszu. A i taka rzecz, to czyli jak dobra pielgrzymka przyjdzie, to praktycznie miasto się podwaja swoją liczbę mieszkańców. To honorowi mieszkańcy? Tak, można tak powiedzieć, że ci pielgrzymi są z Łomży, szczególnie którzy tutaj u nas nocują, to są swoistego rodzaju honorowi obywatele Wyśmierzyc w tym czasie. Rozumiem. A, widzę, że możecie się pochwalić w waszej straży specjalistycznym wozem pożarniczym. Czy moglibyście go pokrótce go przedstawić? Tak jest. To jest nasz wóz, który nasi przodkowie nabyli w roku 1920. Nasza straż bowiem była założona w 1917 roku, także za chwilę będziemy mieli stulecie. Ten wóz jest naszą perełką, jak gdyby, i wóz przynosi na pierwsze miejsce na Mazowszu. Także jest po prostu widziany na skali Polski i Europy. Byliśmy ostatnio na zawodach europejskich. Dziękuję serdecznie za wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Kogo chcielibyście w ogóle pozdrowić jeszcze z tego miejsca? Wszystkich pielgrzymów, którzy u nas nocują i zawsze przychodzą po prostu w tej do tych samych domów, czy samych wywalce. Ja chciałem pozdrowić księdza Piotra, który jest szefem całego tego przedsięwzięcia i kibicuję mu, żeby w dalszym ciągu robił to, co robi. Serdecznie dziękuję za wszystko. Cześć, z Panem Bogiem.